dobry. Jako że jesień w pełni, przygotujemy dziś wino z winogron. Powszechnie do wyrobu wina używa się drożdży. W naszej ofercie znajdują się drożdże typowo winiarskie, a także turbodrożdże, które umożliwiają przygotowanie alkoholu o określonej liczbie procentów w ekspresowym czasie. Drożdży aktywnych możemy użyć niemal natychmiast, natomiast jeśli chodzi o drożdże pasywne, konieczne jest wcześniej przygotowanie tak zwanej matki drożdżowej. Natomiast my dzisiaj przygotujemy wino bez użycia dodatkowych drożdży. Wykorzystamy bowiem tak zwane dzikie drożdże, które znajdują się w owocach. Nasze wino przygotujemy z 5 kg ciemnych winogron, które powinny być zerwane w pogodny dzień, ze względu na to, żeby nie były mokre i oczywiście nie myjemy ich, właśnie dlatego, aby nie spłukać tego nalotu, w którym znajdują się dzikie drożdże. Potrzebujemy też 1,3 kg cukru oraz 2,5 litra wody. Winogrona musimy rozdrobnić. Najpierw pozbywamy ich ogonków i szypułek. Do rozdrabniania owoców możemy użyć tłuczka do ziemniaków. Możemy rozdrobnić je też dłońmi lub posłużyć się prasami do wyciskania soku. W naszej ofercie znajdują się prasy z mechanizmem zapadkowym lub prasy na śrubę. I do każdej takiej prasy mamy specjalny wkład, który umożliwia nam odseparowanie owoców od soku. W naszej ofercie znajdą Państwo także rozdrabniarki do winogron na korbkę. Najpierw umieszczam wkład w prasie. Teraz w środku umieszczam winogrona. Kręcimy śrubą, aby wycisnąć sok z winogron. Prasa jest bardzo stabilna, masywna, ale podczas kręcenia śrubą może się przesuwać po podłodze, dlatego w nóżkach ma specjalne otwory, aby przykręcić ją do podłoża. Po wyciśnięciu winogron otrzymaliśmy taką ilość soku i cały miąższ, który został nam w prasie, również użyjemy oczywiście do produkcji wina. Zarówno sok z winogron, jak i miąższ będziemy teraz umieszczać w dymionie lub słoju wielofunkcyjnym z poręcznymi szelkami, który jest wyposażony w zakrętkę z kapturkiem fermentacyjnym, który zastępuje nam tradycyjny korek i rurkę. Wlewam sok do słoja i nakładam miąższ. Do słoja wlewamy też część wody, a dokładnie 1,5 litra, a następnie 1 kg cukru rozpuszczony w 0,5 litra wody. Po wlaniu do słoja syropu cukrowego całość musimy dokładnie zamieszać, zakręcić, założyć kapturek fermentacyjny, a do zagłębienia w zakrętce nalać wody. Pamiętajmy, aby słój nie był wypełniony do wyższego poziomu niż 2/3 jego zawartości. Tak przygotowany słój odkładamy na 3 dni. Po 3 dniach odkrywamy słój i pozostałą ilość cukru rozpuszczamy w pozostałej ilości wody. Następnie wlewamy do słoja. Całość powinniśmy jeszcze wymieszać lub dobrze wstrząsnąć słojem. Słój zakręcamy i do zakrętki wlewamy wodę. Nasz słój odstawiamy tym razem na miesiąc czasu. Teraz możemy zaobserwować, jak nastaw pracuje, a już za miesiąc zapraszamy Państwa na kolejną część filmu.